Siema Mordy i wariaty, mówi Spaceon. Dzień 11 listopada, święto niepodległości. I elegancko, wesołe święto. Żadne ruskie ani skopy nam się tu nie panoszą, czyli jest co świętować. No i jak to woli, można iść na Mars z flagą, albo można zostać na chacie i wywiesić flagę na balkonie. No i teraz będzie kilka uwag, bo co ja się naoglądałem tych flag na różnych świętach, to mnie normalnie chuj zastrzela, żeby taki jeden z drugim patriota nie wiedział, jak polska flaga wygląda. Zapamiętaj, jeden z drugim, polska flaga to prostokąt z dwoma pasami takiej samej grubości, na górze biały, na dole czerwony, a nie jakieś pzpn, łączy nas piłka, czy tyskie syryskie. Nawet jak pisze tam Polska, to już nie jest to flaga. Jest jeszcze flaga z godłem i też nie wszyscy wiedzą, bo godło to ma być na środku białego pasa, a nie na środku flagi. Ale flagi z godłem nie możesz se wywiesić, bo to jest flaga do używania za granicą przez jakichś tam oficjalnych tych, albo jakieś statki czy okręty. Aha, a na koniec najważniejsze. Flagę niesiesz trzeźwy. Tyle na dzisiaj, nara.